W Bielsku-Białej odbył się protest leśników i myśliwych, którzy strajkują przeciw zapowiedziom wyłączenia części lasów z gospodarki leśnej. Zapowiedzi Ministerstwa Klimatu budzą niepokój, dlatego na ulicę weszli myśliwi i leśnicy. Strajkują przeciw wyłączeniu części lasów wokół Bielska Białej z gospodarki leśnej, a co za tym idzie, pokazują swój sprzeciw wobec nakładanych na nich restrykcji. Budzi nasze duże obawy nas, myśliwych. Ograniczenia, jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Klimatu, to na przykład zakaz polowań zbiorowych, stosowanie noktowizji podczas łowów, zakaz polowań na niektóre gatunki ptaków. Myśliwi mają jednak w tym kontekście inne zdanie. Dzięki myśliwym gatunki jak żubr czy bóbr, które były praktycznie zagrożone wyginięciem, zostały uratowane. Protest jest wielowymiarowy. Obejmuje on również sprzeciw wobec postulatów Zielonego Ładu i zagrożeń, jakie są stawiane przed wieloma związkami zawodowymi, wskazuje przewodniczący regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność Marek Bogusz. Solidarność zawsze stoi tam, gdzie jest zagrożone miejsca pracy, a tu są zagrożone miejsca pracy. To, co się dzieje w lasach państwowych, powoduje utratę właśnie tych miejsc pracy, zaznacza przewodniczący regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność Marek Bogusz. Mówimy tutaj o budownictwie, mówimy tutaj o też przemyśle meblarskim, a jesteśmy przecież potęgą, jeśli chodzi o przemysł meblarski. Leśnicy wskazują na brak kompetencji ministra Dorożały. Przyjeżdża pan minister Dorożała, który chce tutaj przypomnieć państwu, że jest trenerem pilatesu. Też mam taki upominek dla niego, ponieważ on się na tym najlepiej zna. Wyłączenie części lasów może doprowadzić do niekontrolowanego rozrostu populacji zwierzyny łownej, co może stanowić zagrożenie dla mieszkańców nie tylko wsi, ale i miast.